Ostrzeżenie. Zajmując się tematem wyzwalaczy, możesz obudzić sobie głód alkoholowy. Warto, żebyś był na to przygotowany podczas oglądania tego filmu. Po raz kolejny witam Ciebie na moim kanale. Jeżeli znasz moje dotychczasowe filmy, to prawdopodobnie znasz również temat wyzwalaczy, a więc tych elementów, które powodują albo mogą spowodować powstanie głodu alkoholowego. Być może też masz świadomość, że wyzwalacze dzielimy na zewnętrzne, czyli te, które docierają do nas przez zmysły, i wewnętrzne, a więc to, co dzieje się w naszych myślach i emocjach. Dzisiaj przyjrzymy się wyzwalaczom zewnętrznym, a więc temu, co na zewnątrz może spowodować w Tobie chęć picia lub różne emocje, które mogą prowadzić do myśli o wypiciu. Zajmiemy się więc wyzwalaczami zewnętrznymi, ale tym razem z punktu widzenia zmysłów. Do nas, ludzi, docierają informacje za pomocą zmysłów, a więc to, co dzieje się na zewnątrz, odbieramy za pomocą wzroku, słuchu, zapachu, smaku i dotyku. Każdy z nas ma jednocześnie jakiś zmysł dominujący, a więc taki, który dla niego jest najważniejszy. Popularnym stwierdzeniem jest to na przykład, że mężczyźni są wzrokowcami, a więc bardziej reagują na wzrok, na to, co widzą. Spójrz na następujący przykład. Posłuchaj, co chcę Tobie opowiedzieć. Poczuj, jak to jest u Ciebie. W okresie świąt idziesz do supermarketu. Często odtwarzana jest muzyka z kolędami. Czasem poczujesz zapach świeżych ciast. Zobaczysz też kolorowe światła bombek i ozdoby świąteczne. Nic dziwnego, że zrobiłeś większe zakupy niż planowałeś. Sprzedawcy wpływali na Ciebie poprzez słuch, kolędy, węch, zapach ciasta, czy wzrok, bombki i ozdoby świąteczne. Sprzedawca odwołał się do Twoich zmysłów. Na jednego bardziej zadziałały kolędy, na innego zapach ciast, a na kogoś jeszcze widok bombek i ozdób świątecznych. W ten sposób możesz zauważyć, który Twój zmysł jest dla Ciebie dominujący. Na który z tych bodźców bardziej zareagowałeś? Jako pierwszego przykładu użyłem słowa spójrz, a więc odwołałem się do Twojego zmysłu wzroku. Tak, jestem wzrokowcem i po moich słowach możesz rozpoznać, który zmysł dla mnie jest najważniejszy. Również Ty możesz poznać swój zmysł dominujący, a więc zauważyć, które bodźce najbardziej będą działały na Ciebie, które najpełniej mogą spowodować głód alkoholowy. I właśnie dzięki temu poznasz najbardziej skuteczne dla Ciebie sposoby na radzenie sobie z Twoimi wyzwalaczami głodu alkoholowego. Najpierw jeszcze podam jako ciekawostkę związek pomiędzy ułożeniem oczu a tym zmysłem, który jest dla Ciebie dominujący. Jest to oczywiście pewna teoria, która nie u każdego musi się sprawdzać, ponieważ każdy z nas jest indywidualną osobą. Kierunki będę podawał z punktu widzenia obserwatora, a nie osoby, z którą rozmawiasz. Jeżeli zauważysz, że ktoś patrzy w prawy górny róg, to prawdopodobnie korzysta z systemu wzrokowego, by przypomnieć sobie obrazy z przeszłości. Jeżeli patrzy w górę w lewą stronę, to konstruuje nowe obrazy i wyobrażenia. A więc jeśli rozmawiasz z kimś, kto patrzy oczami w górę, w prawo albo lewo, to opiera się na systemie wzrokowym. Natomiast jeżeli Twój rozmówca podczas rozmowy z Tobą patrzy w dół, w prawo, to znaczy, że prowadzi sam z sobą wewnętrzny dialog. Rozmawia z sobą. Jeśli patrzy w dół, w lewo, to oznacza, że wczuwa się w swoje uczucia i emocje i wewnętrzne odczucia w ciele, a więc opiera się na kinestetyce i dotyku. Jeżeli ktoś patrzy bezpośrednio w lewo, to prawdopodobnie tworzy sobie wyobraźni głosy i dźwięki, natomiast jeżeli patrzy bezpośrednio w prawo, to przypomina sobie głosy i dźwięki z przeszłości. Przypomnę, ustawienie oczu w górę w prawo albo w lewo opiera się na systemie wzrokowym, patrzenie w poziomie w prawo i w lewo na systemie słuchowym. Natomiast patrzenie w dół, w prawo i w lewo na dialogu wewnętrznym albo własnych uczuciach, odczuciach z ciała. Jako ciekawostkę dodam jeszcze jedną rzecz. Zauważ, że patrzenie w prawo oznacza przypominanie sobie. Patrzenie w lewo oznacza konstruowanie, a więc niektórzy twierdzą, że jeżeli ktoś patrzy w lewo, to kłamie, ponieważ dopiero buduje sobie pewne obrazy i dźwięki. Natomiast jeżeli sięga do wspomnień, to zawsze będzie patrzył w prawo. Czy taka forma identyfikacji działa, możesz zorientować się sam. Rozmawiając z kimś bliskim i pytając go o przeszłość albo marzenia, obserwując przy tym ułożenie jego oczu. Wróćmy jednak do właściwego tematu tego filmu. Każdy ze wspomnianych przeze mnie systemów reprezentacji kanałów zmysłowych ma swoje charakterystyczne wyrażenia. Mam nadzieję, że pokazałem Tobie to wystarczająco jasno. Wygląda to tak. Spójrz na to z innej strony. To się prezentuje tak. Wyobraź sobie. Nie widzę, co masz na myśli. Chcę Ci coś pokazać. Tutaj były przykłady zmysłu wzrokowego jako dominującego. Co usłyszysz od słuchowca? Posłuchaj. To brzmi nieźle, coś mi nie mówi,
pewnie słyszałeś, może wolałbyś usłyszeć kilka konkretów, dogadajmy się. Co usłyszysz od kinestetyka? Dotknijmy problemu, to jest twardy orzech do zgryzienia. Wczuj się, z naciskiem na, chcę, żebyś coś poczuł. Zgodnie z samą definicją głodu alkoholowego może on pojawić się w sytuacjach, kiedy masz kontakt z alkoholem. Może to dotyczyć zarówno spotkań alkoholowych, widoku alkoholu, zapachu, smaku, na przykład wiedzonych przez ciebie słodyczach, a czasami nawet dźwięków skojarzonych z sytuacjami picia, na przykład podczas imprez sportowych. Wszystko to może wywołać głód alkoholowy. Dlatego tak ważne jest, żebyś rozpoznawał sygnały i bodźce, które wywołują w tobie głód alkoholowy, a więc poznał, które zmysły są dla ciebie dominujące. Dlatego też zwróć szczególną swoją uwagę na te bodźce, które są dla ciebie wyzwalaczem głodu i skup się na tych zmysłach. Bardzo pomocnym może być przy tym właśnie określenie, które zmysły są dla ciebie najbardziej czułe, które są u ciebie dominujące, ponieważ w ten sposób będziesz mógł przygotować się do sytuacji zagrożenia, którego w sumie nie da się nigdy uniknąć. A więc będziesz wiedział, czy w sytuacji nieprzewidzianego kontaktu z alkoholem masz zwrócić bardziej uwagę na to, żeby unikać jego widoku, dźwięku związanego z piciem, czy może zapachu. Określ, który zmysł jest dla ciebie dominujący i dobierz odpowiednie narzędzia, żeby zminimalizować ryzyko, kiedy niespodziewanie zetniesz się z wyzwalaczem głodu alkoholowego. Przypominam również, że jestem dostępny na Patronite, profil dowolności, i zachęcam do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam, Darek Dopierała.